Mam dzisiaj dla Was recenzję kosmetyków mineralnych Ethnicity Minerals. Opowiem Wam trochę o właściwie wszystkich tych produktach, które tu przede mną stoją. Jest ich sporo, więc postaram się mówić zwięźle, chociaż zobaczymy, jak to wyjdzie. I tak, zacznę może od tej rzeczy, która najbardziej moim zdaniem jest godna uwagi, a tą rzeczą jest pędzel. To jest pędzelek zdecydowanie najmniejszy pędzelek do twarzy, jaki ja posiadam, w sensie rozmiaru w tą stronę, nie w sensie rozmiaru włosia. Może Wam porównam. To jest na przykład kabuki z Annabelle Minerals. W ogóle będę dużo porównywać, bo po prostu tych używam najczęściej, znaczy ich produktów, więc będzie mi łatwiej Wam wyjaśnić jakieś tam różnice. Jak widzicie, on jest bardzo, bardzo malutki, w związku z czym się nadaje fajnie do podróżowania. Chociaż nie mam pojęcia, w co go włożę teraz, jak będę gdzieś się wybierać, bo on jest taki, że tak powiem, goły, więc do podróżowania bardziej mi się przyda ten mój składany. Ale sam w sobie pędzelek jest bardzo fajny, jest niesamowicie miękki i ja bym powiedziała, że on ma zdecydowanie więcej powietrza w sobie niż inne moje pędzle i na przykład krycie nim jest dużo mniejsze niż każdym innym pędzlem, który posiadam. I jeśli chodzi o te dwa pędzle, to krycie one mają też zupełnie inne, bo długość włosia jest różna i jakby to, jak one są zbite, też jest zupełnie inne. Tu jest dużo więcej jakby włosków, tylko pomiędzy nimi jest więcej powietrza. Strasznie ciężko jest to Wam wyjaśnić, o co mi tutaj chodzi. W każdym razie pędzel jest super miękki, bardzo ładnie się aplikuje nim produkty, ładnie się mieści tam we wszystkie jakieś załamania. Fajnie rozprowadza kolor, tylko tak jak mówię, zdecydowanie mniej kryje od każdego pędzla innego, który ja posiadam. I tutaj była wielka zagadka z tym pędzelkiem, bo okazało się, że podkład Ethnicity, o którym zaraz Wam opowiem, jest w moim przypadku do nałożenia na twarz tylko tym pędzlem. To znaczy każdym innym wygląda brzydko. I nawet nie mogę tu użyć innego słowa, on po prostu wygląda brzydko każdym innym. Ten aplikuje taką ilość, że można nałożyć jedną cienką warstwę, tak jak ja mam dzisiaj, a można dołożyć troszkę więcej, ale to zaznaczam troszkę i jeszcze dalej jest spoko. A każdym innym pędzelkiem, którym próbowałam nakładać ten podkład, po prostu robi się mega maska. Nawet tymi, które nakładają niewiele podkładu, tak jak na przykład ten pędzel. No więc jak już zaczęłam o tym podkładzie, to Wam skończę. Ja mam podkład w kolorze Natural Light i mi się wydawało, że to jest podkład, który ma dobrze dobrany odcień. Oni w ogóle mają bardzo mało kolorów i na stronie są masakryczne zdjęcia. To znaczy na niektórych tych zdjęciach wygląda kolor jakby był pomarańczowy albo żółty kompletnie, ale w rzeczywistości nie są aż tak ekstremalne. Ale za to jeden plus, bo pani mnie poinformowała z tej właśnie firmy, że będą wprowadzać nowe kolory na polski rynek, żeby dostosować tutaj do wymagań i do potrzeb klientów, więc tu jakiś jest bonus. I ten kolorek tutaj, on, tak jak w tej chwili mnie oglądacie, wygląda spoko przy świetle i przy sztucznym świetle takim z normalnej żarówki też wygląda spoko, jak go nakładam tym pędzelkiem. W ciągu dnia, jeżeli nałożę go chociaż odrobinę więcej, albo innym pędzlem, albo tym pędzelkiem, tylko że na przykład dwie warstwy, to go bardzo widać w moim przypadku, dlatego że kolor jest zdecydowanie zbyt różowy dla mnie. Ja wolę takie właśnie oliwki i teraz, żeby jakby ten kolor uzyskać bardziej odpowiedni do mojej karnacji, mieszam ten podkład z tym moim Golden Light w tej chwili, czy Golden Fair, Golden Fair z Annabelle i wychodzi mi idealny kolor. I teraz jeśli chodzi o krycie tego podkładu, no to dla mnie on kryje dokładnie o połowę mniej niż Annabelki. I to ja mówię o tym podkładzie kryjącym, bo mam z Annabelle kryjący i matujący, a ten kryje w połowie tak jak matujący, czyli gdzieś w jednej trzeciej, może troszeczkę bardziej tak jak ten kryjący. Krycie nie jest za duże, także jeśli macie na przykład jakieś poważne przebarwienia albo duże zmiany, jakiś trądzik, takie rzeczy, to polecam korektor, bo myślę, że on tego nie pokryje. Albo nałożycie drugą, trzecią warstwę i on to wtedy pokryje, ale jego będzie widać. Przynajmniej w moim przypadku tak jest, że właśnie on jest widoczny i zbiera mi się tutaj w załamaniach w okolicy nosa. Ale generalnie nie mogę się na niego poskarżyć, bo to nie jest zły podkład. Tylko w moim przypadku on ma właśnie kolor nie za bardzo odpowiedni, bo wystarczy, że nałożę ciut więcej i od razu po prostu on się robi taki no czerwono, troszeczkę jest zbyt różowy dla mnie. O, to jest moja raczej wtopa z doperą koloru. Dalej.
Jeśli chodzi jeszcze o makijaż twarzy, to korektor. Z korektorem jestem zachwycona, absolutnie jestem zachwycona. Mój kolorek nazywa się Honey i to jest idealny kolor dla mnie. Jeśli chodzi o korektor, no to z Annabelle miałam właśnie i medium, i dark. Medium jest troszkę zbyt zielony, on się nadaje mi na wypryski, a z kolei dark jest idealny pod oczy, ale dopiero jak się opalę trochę, teraz póki jeszcze jestem blada, to troszeczkę go widać. Za to ten w tej chwili jest idealny. Bardzo ładnie rozjaśnia. Też krycie jest jak połowa tamtego korektora, to znaczy połowę mniejsze. Ale teraz mam lżejsze trochę cienie pod oczami ze względu na ten krem z Alwy, więc nie mam takiej potrzeby mega, mega krycia. Może dzisiaj mam, bo jestem bardzo zmęczona. Ale ten korektor jest bardzo fajny. Nie wiem, czy na wypryski się nadaje, bo w moim przypadku on po prostu jest troszkę jaśniejszy i podkreśla bardziej ten wyprysk, ale tak jak jako korektor pod oczy znakomity i na pewno mogę polecić. Fajny, właśnie fajny taki odcień, bo nie jest ani zbyt żółty, ani zbyt różowy. Ten jest taki pomiędzy. Bardzo, bardzo fajny produkt. Dalej, z kosmetyków do twarzy jest... Ja mam jeszcze róż. Ten róż, który mam tutaj, mam nadzieję, że mi się uda jakoś Wam zrobić jakieś zbliżenia. Jeżeli nie, to przepraszam, to zdjęcie zostawię na blogu, bo staram się jakoś możliwie szybko dla Was przygotować. Ja już jestem naprawdę bardzo, bardzo zmęczona. Mój kolorek nazywa się Sweet Pink i to jest taki kolor pomiędzy różowym a brzoskwiniowym, taki, powiedziałabym, taki ciepły róż. I to jest kolor bardzo prosty w noszeniu. To znaczy, on pasuje do wielu, wielu makijaży. Bardzo ładnie się rozprowadza, szybciutko, ale niestety też szybciutko znika, bo po 4 godzinach już go kompletnie nie widać. A można po prostu, wiecie, poprawkę zrobić, jest w porządku. Używałam go też jako cienia do powiek i w tej roli też mi się fajnie sprawdził. Często robię tak, że tutaj granicę górną makijażu sobie rozcieram właśnie tym kolorem i zawsze dostaję komplementy, że tak świeżo dzisiaj wyglądam. Więc tu pod tym kątem super. Tak jak mówię, kolorek jest taki bardzo prosty w noszeniu, do wielu, wielu rzeczy pasuje. Bronzer. Ten się nazywa Shimmer Bronze i on jest bardzo, bardzo błyszczący, tak jak on tutaj nazwa wskazuje. Ja mam chyba, nie wiem, czy to jest... Tam są jakieś różne odcienie, jasny, ciemny i tam, nie wiem, wydaje mi się, że to jest ten średni Bronze Shimmer. On jest, tak jak mówię, bardzo połyskujący, ale ma ładny taki ciepły odcień. Wygląda rzeczywiście jak opalenizna. Nie używam go za często z powodu właśnie tego błyszczenia, ale tutaj na obojczyki, na ramiona będzie bardzo fajnie wyglądał do sukienki, myślę. I też używam go też na całą twarz, tam od czasu do czasu, jak mam ochotę na jakiś taki bardziej brązowy makijaż, ale tak, żeby na co dzień, to myślę, że jest jednak trochę zbyt błyszczący. A propos rzeczy błyszczących, to jest Silk Glow Medium i oni to mają na stronie bodajże jako taki wykończeniowy puder rozświetlający. Dla mnie to jest rozświetlacz po prostu. On się nie nadaje na całą twarz, chyba że macie mega, mega, mega suchą cerę i chcecie troszeczkę błysku, to ja bym go wtedy pomieszała pół na pół może z podkładem, znaczy z pudrem i wtedy dopiero zaaplikowała na twarz, ale generalnie ten kosmetyk jest wspaniały. I to jest chyba mój najfajniejszy rozświetlacz w tym momencie. On ma taki delikatnie różowy odcień, pięknie się prezentuje, cudownie się rozciera na podkładzie mineralnym, trzyma mi się bardzo długo, kilka godzin i cały czas go widać. Myślę, że jakieś 6-7, może nawet troszeczkę dłużej. Świetnie się też sprawdza jako rozświetlacz w kącikach oczu i naprawdę bardzo, bardzo fajny, bardzo przyjemny kosmetyk. I został jeszcze do twarzy mój faworyt, absolutny mój faworyt, o którym Wam opowiadałam chyba w ulubieńcach. To jest puder Velvet HD matujący, który matuje na strasznie długo. Jest biały, na twarzy w ogóle go nie widać, się taki się robi transparentny. Doskonała konsystencja, cera jest po nim taka w dotyku jedwabista. Nawet tam, gdzie są pory, to po prostu się wydaje, że jest jak z porcelany. Fantastyczny, fantastyczny produkt. Jakbym miała jedną, tylko jedyną rzecz wybrać spośród nich wszystkich, to bym wybrała ten puder, bo jest naprawdę genialny. I jeszcze zostały mi 3 cienie do powiek. I z cieniami mineralnymi ja mam chyba wszędzie tak samo, że w każdej linii, bo i z Ery to miałam, i z Annabelle to miałam, i z nimi mam to samo. Niektóre kolory mi się trzymają na przykład 8 godzin na bazie, a niektóre kolory trzymają się 3 godziny na bazie. A bez bazy trzymają się na przykład 0 godzin, bo to jest po 15-20 minutach już mam gdzieś tam w załamaniu zebrane. Dwa kolory mam takie, które są po prostu
Ja nie mogę Wam to mam wytłumaczyć. Zostawię link na dole w opisie filmu do makijażu oka, który robię kolorkami Champagne i Indigo Gleam. To jest taki jasno, no taki błyszczący kolorek, mogłabym powiedzieć, taki wiecie, szampański, chociaż on wpada lekko w złoto. A ten drugi to jest taka ciemna, głęboka śliwka z delikatnym, zimnym połyskiem, takim zimnym, zimnym błękitno-granatowo, może fioletowym. Bardzo skomplikowanie wytłumaczyłam ten kolor, ale jest naprawdę cudowny. I zostawię Wam link właśnie do nagrania, jak wykonuję makijaż tymi dwoma kolorami. Michał mi powiedział, jak mnie zobaczył po tym, jak się umalowałam, że ten że to fajnie tak wygląda, że wygląda jak makijaż z Playboya. A to jest taka, to jest dla mnie to jest super komplement, bo tam oni mają zawsze super makijaże zrobione. I chodzi o to, że to nie jest przesadzone, że już jest ładnie podkreślone oko i zwraca uwagę i wygląda, wiecie, tak. Fajnie, ale jeszcze nie wygląda jak taki makijaż teatralny, kostiumowy, tak jak ja mam dzisiaj, że się pojedzie tak naprawdę na maksa i w ogóle 1500 kolorów, mega rzęsy i w ogóle. Więc te dwa kolory naprawdę są super. One mi się trzymają tak, no, tak średnio 5 godzin na bazie. Z kolei tutaj mam jeszcze taki kolorek Slate. To jest bardzo zimny, szary kolor. I to jest szary mat. Do tej pory nie miałam żadnego szarego koloru, pomyślałam sobie, że to będzie bardzo dobry wybór, ale powiem Wam szczerze, że użyłam go raz i on jest szary, wpadający w niebieski, ale nie jest to zbyt atrakcyjny kolor w moim przypadku, bo na mojej ciepłej karnacji po prostu wygląda niezbyt ładnie. I on mi się trzyma bardzo krótko. On myślę, że chyba po półtora godziny już się zbiera gdzieś tam w załamaniu na bazie, więc... Ten kolorek tak średnio, ale te dwa są super. Ten Indigo Gleam, no, to będzie chyba mój ulubiony cień ostatnich jakichś tam tygodni. To tyle. Strasznie długa ta recenzja. Mam nadzieję, że jakoś ta moja opinia będzie dla Was cenna w tym przypadku. Jeśli dostaliście do końca, to dziękuję bardzo. Bardzo było mi miło, że spędziliście ze mną ten czas. I do zobaczenia następnym razem. Na razie!